Wiecie, mam problem z fightami, że jest to w dużej mierze wylęgarnia główna, która wzięła się z tego, że komuś się w życie prywatne wchodzi. Bo tyle o ile wyjdą dwie osoby, poobrażają się, pośmieją się ze swojego kontentu, yy, zmemują się wzajemnie czy, czy krytykują swój światopogląd, bo się z nim nie zgadzają. Czyli mamy taką trochę debatę patopolityczną, z przymrużeniem oka mówiąc. Jest git. Jest git. Ale w momencie, w którym wpierasz się komuś w rodzinę, szukasz usilnie brudów, nie chcesz z gościem wejść w rozmowę i powiedzmy powiedzieć, wyrazić swojej opinii, czy się z nim nawet powyzywać, czy go, czy go zdyskredytować w jakiś sposób, tylko chcesz go dosłownie zniszczyć, ale to dosłownie chcesz go zniszczyć, chcesz, żeby ludzie go palcami krytykali, chcesz zrobić z niego zwykłą ścierę, to już jest Niebywałe i za to można obwiniać, zarówno w poszczególne federacje, jak i poszczególne osoby, które taką taktykę mają. Więc. No, ten biznes jest na pewno mocno specyficzny. Jest specyficzny i ta granica ciągle się przesuwa. Ale ja nadal, nadal uważam że w momencie, w którym ta granica przesunie się za daleko, a już jest blisko, moim zdaniem już się przesunęła za daleko, ale to jak widać jednak tolerancja jest trochę wyższa niż podejrzewałem, to w końcu ten sufit się wszystkim na głowę za zawali. Poza tym można z łatwością zaobserwować, że te też federacje, które cieszą się nieco mniejszą popularnością, muszą sięgać po coraz bardziej Bo coraz bardziej desperackie ruchy. No. A ty i tak będziesz tam? A Konopski, który krytykuje, to to tam nie był? A Wardenga też tam ostatnio nie był? Wszyscy tam byli. Oczywiście, że tak, jeżeli mogę zarobić na tym pieniądze, mam tam nie być? Czy jakoś wchodziłem na tematy prywatne? Czy jakoś próbowałem rodzinę obrażać? Czy jakoś próbowałem zniszczyć walcząc tam? To tak jak powiedziałem, to też nie jest dore jedynkowe. A czy Adamek, który będzie teraz się bił, Tomasz Adamek, ikona boksów w tym kraju, idzie tam po to, żeby bandurze matka nazywać. Byłbym skończonym idiotą, skończonym idiotą, gdybym nie wziął pieniędzy, które leżą na ziemi. Gdybym mówił, nie, nie wezmę, tych pieniędzy, niech inni zarabiają. Totalnym idiotą bym był. Kiedyś wiem, że tego żałował. Ale to to napisałeś właśnie że zakaz to nie wyjście też szak uważam. Jak komuś nie pasuje, może tego nie wspierać i tego nie oglądać, jeżeli nie będziesz tego wspierał, nie będziesz tego oglądał, to prędzej czy później to upadnie, bo będzie to nierentowne. Ale zakaz nigdy nie jest rozwiązaniem. Znaczy nie, nie nigdy, ale zazwyczaj nie jest rozwiązaniem. Zabieranie wolności nie jest rozwiązaniem. Adamek to akurat centuś zrobi zasiano bardzo dużo, jak każdy. Jak każdy zasiano zrobi bardzo dużo, stary. Miałem taką rozmowę dzisiaj z moim trenerem przygotowania motorycznego, i właśnie tak, ja może trochę, gdzieś tam się odnosiłem do ostatnich wydarzeń w internecie, i gdzieś tam mówiłem mu, jak to się nie brzydze niektórymi rzeczami. Tak, po prostu prywatnie czuję czasami potrzebę, żeby wyrzucić emocje swoje do osoby, która nie jest z tego świata, która za bardzo tego nie rozumie, która tym nie żyje, która ma być może świeże spojrzenie na to wszystko, co się dzieje. I on mi odpowiedział mądrą rzecz, w sumie. Branży. Pisujesz, jest na porządku dziennym wszędzie. Ludzie zawsze są w stanie, dla pieniędzy, się skupić doszczętnie. To nie jest problem tylko branży influencerskiej. I w sumie pewnie ma dużo racji.